Cześć, witajcie serdecznie. Przyszła do mnie paczuszka z kanału nxarcade.pl, dokładnie od Marcina. Ale może zacznę od początku. Co w tej paczce jest? Ci, co go znają, oglądają, pewnie już wiedzą. Ci, co nie oglądają, pewnie też wiedzą, bo widzą nagłówek. Tak więc, słuchajcie, oglądam takie kanały jak Penchart czy RetroSzpuntaFan i tam napotkałem się na fajnego arcade sticka do Amigi, między innymi do Amigi. Ja mówię, kurde, kozak, w szczególności, że teraz obecne joysticki nie są tak precyzyjne już i dokładne, wiadomo, starość nie radość. Tak więc mówię, fajnie mieć taki joystick, który będzie spełniał obecne standardy, będzie bardzo dokładny. Wiadomo, tamte gry amigowe dużo wymagały precyzji, naprawdę milimetry, żeby przeskoczyć z platformy na platformę. I mówię, no kurczę, już na tych zbytnio się nie da grać. Wtedy do muzeum albo na półeczkę. Tak więc słuchajcie, skontaktowałem się z Marcinem, powiedziałem, słuchaj Marcin, chciałbym mieć taką szatę graficzną, jak tutaj z tyłu widzicie, koloru czarnego, guziki takie, gałę taką i taką. No dobra, nie ma problemu, słuchaj, robię to często z takich części, nie ma problemu. I co? No i skonstruował mi takie aż dwa joysticki, dwa arcade sticki, no zobaczmy, otwórzmy. A ja zapraszam od razu też na kanał właśnie nxarcade.pl do Marcina. Tam zobaczycie więcej. No to jest typowy MacGyver, naprawdę. Co on tam majstruje przy tych artystikach, to głowa mała. Tak więc jedziemy z koksem, otwieramy. Bardzo proszę. A to co to? Jakieś takie mniejsze urządzenie. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Ale zobaczmy najpierw, co tutaj jest, co on nam tutaj zarządził. O, co to jest? O, co to jest? Słuchajcie. Kabel. Normalnie można podłączyć to do jako joystick, wejście, bardzo proszę, wejście, słuchajcie, DB9, jak dobrze pamiętam, DB9. No i co? Kierunki akcji oraz fire, domyślam się. Fajny joystick, słuchajcie, fajny joystick, bardziej to kontroler niż joystick. Kierunki akcji, góra, dół, lewo, prawo, fire. Bardzo fajne, no i w kolorystyce amigowej. Mega fajna sprawa. Słuchaj, dzięki Marcin Wielkie za takiego surprise'a. Podłączymy, na pewno sobie ogramy też jakieś tytuły, zobaczymy jak się na tym gra. Czy tu tak trzymać? Czy może tak? Ciekawostka, fajna sprawa. Dzięki Marcin. Pam, 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 pam. A teraz przejdźmy do tych dwóch cudeniek. Nie no, słuchajcie, zobaczcie jaka profeska. Marcin świetnie to zabezpieczył, tą przesyłkę. No, jak naprawdę jakiś porządny sklep wysyłkowy. Kabel wszystko podzielał. No naprawdę, zazwyczaj takie momenty przewijam, bo to są niepotrzebne fragmenty. Ale tutaj, no jestem pełen podziwu, zobaczcie. Zobaczcie, nawet gałkę, żeby nic tutaj po prostu nie uszkodzić podczas transportu. No i jest, słuchajcie, piękny mój arcade stick. Wow, wow. Jestem pełen podziwu. Słuchajcie, zażyczyłem sobie go. Chciałem przede wszystkim, żeby gałka była czerwona. No i joystick jest czerwony. W ogóle zacznę od tego, że wszystkie części bazują na oryginalnych japońskich podzespołach od firmy Sanwa. Ona specjalizuje się właśnie w podzespołach do budowania arcade sticków, takich naprawdę porządnych. No i jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, cztery kierunki, wiadomo, lewo, góra, dół, prawo, no i cztery przyciski akcji. Czemu cztery przyciski? Słuchajcie, zazwyczaj Amiga miała jeden fire,
prawda? Bo jeden z drugim się komponował. Autofire. No, zazwyczaj tak, jeden fire to był. Tutaj, w tym przypadku mamy cztery przyciski. Troszkę Marcin mi sam zasugerował, jakie jest fajne rozwiązanie. Tak więc omówmy wszystkie. Żółty przycisk, słuchajcie, to jest drugi fire. Słuchajcie, nawet w opcjach w Mortal Kombat 2 można sobie ustawić kontroler one button or two button. Tak więc, no problemo. Drugi czerwony, charakterystyczny kolor, czyli po prostu fire, standardowy fire, ogień i jedziemy. Kolejny niebieski przycisk to jest skok, czyli po prostu zobaczymy, jak to się będzie fajnie prezentowało w grach ten skok. Zamiast po prostu tak, no to nacisnę skok i pójdzie. No i biały przycisk, słuchajcie, to jest autofire, czyli w takich grach jak, nie wiem, Turrican, czy na przykład Prehistoryk, zamiast naciskać cały czas, żeby on walił nam tym kijem, to po prostu przytrzymujemy i cały czas jedzie. Pek, 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 pek. Z automatu, no mega, słuchajcie, jak to pięknie, fajnie brzmi, hałasuje. No, dźwięk jest tego niesamowity. Dosyć wąski jest, nie jest to szerokie. Tak jak właśnie Marcin mówił podczas jego filmu, jak już oglądałem, jak on mi to zaprezentował. Ten film możecie w linku poniżej obejrzeć. No to odkręcał to wszystko, można zobaczyć, jak to tam wszystko fajnie w środku zrobił. Tak więc zachęcam. No i co, tutaj mi wyprowadził właśnie kabel DB9 do podłączenia do Amigi. Mówi, że też do Atari działa. Ja chcę dwa takie właśnie kontrolery do Amigi, żeby naprawdę fajna jakaś rywalizacja z kumplami była, prawda? I na porządnych właśnie joystickach była wykonywana, no bo tutaj jeden działa, drugi nie działa, w trzecim lewo coś szwankuje, tak więc no ciężko się gra już współcześnie na tych kontrolerach i do tego właśnie to jest. No arcade stick jest kozaczek, zobaczmy drugi. Bardzo proszę, drugi arcade stick, identyczny, może tu będzie zdjęcie do miniaturki. O tak. No mega, słuchajcie. Fajna sprawa. No jak w ogóle wam się podoba grafika, co? Czy grafikę fajną dobrałem? Bo ja typowo właśnie do Amigi chcę. Słuchajcie, jeżeli to mi się tak naprawdę mocno spodoba, to u Marcina jeszcze nie jeden projekt sobie zamówię, może coś z RetroPie'em, może wbudować tam RetroPie'a, więcej przycisków. W szczególności, że teraz Raspberry Pi 4 wyszła, 4 giga, $55, ale spokojnie, pomalutku kupimy, zobaczymy, jak tam śmigają gierki N64, jestem ciekawy teraz. No i mam właśnie dwa piękne arcade sticki, no naprawdę jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, no widzicie, nie od przypadku ta Amiga tutaj jest podłączona, gotowa do działania, tak więc podłączymy kontrolery, włączymy jakąś gierkę tak na próbę i tyle, zobaczymy, no jedziemy z koksem. Odnośnie samej Amigusi, to już wcześniejsze materiały wam pokazywałem, a jak ktoś nie widział, to zachęcam do poprzednich materiałów, pewnie pod koniec tego filmu. Projekt pod tym kątem, ciężko mi się tu widzi, Prince of Persia. Project X. Jest, wyszło tych Project X-ów troszkę. Mega łącznie Amiga ma, tak więc troszkę jest szybka pod względem wczytywania. I tutaj, słuchajcie, byłby problem grając na zwykłym joysticku, no bo przełączać bronię trzeba byłoby spacją. A tutaj jedziemy. Góra działa, dół działa, lewo działa, prawo działa. Fire działa. Drugi fire też działa, dostałem speed, szybkość. No, strącili mnie. Zaraz zobaczymy górę. Tutaj góra jest mało praktyczna, bo bardziej będziemy gałką tutaj działali.
ale też jak najbardziej działa, proszę bardzo. No i autofire. Autofire działa. Trzeba pamiętać, że w takich grach, właśnie strzelankach kosmicznych, czy w ogóle, jak mamy, jak gra jest zaprojektowana, że jak naciskamy strzał, to on po prostu strzela, nie trzeba powtarzać sekwencji. Wystarczy, że przytrzymujemy, to wtedy dobrze jest nie używać autofire'a, bo w tym momencie on troszkę nam bardziej spowalnia. Szybciej jest, jak po prostu trzymamy w autofire, ale tam, w zwykłych grach, gdzie w ten sposób nie działa, że jak trzymamy zwykły fire, no to autofire jak najbardziej się sprawuje. No nic. Słuchajcie, jak to fajnie teraz tutaj można manewrować tą gałą, tym joystickiem. Mikrostyki słychać, bardzo fajnie się to sprawuje. Elegancko, słuchajcie. Nie widziałem, czym jest wyjście, może F10 dokładnie. Zobaczmy drugą gierkę. Tak więc fajnie. No, pamiętajmy, drugi autofire w takich właśnie grach zwalnia, tak więc polecam standardowo. No to jak jesteśmy na P, no to przejdźmy do prehistoryka. No fajnie. Słuchajcie, nie chciałem jakichś tutaj dodatkowych jeszcze przycisków. Start, option, wystarczy mi tutaj naprawdę... Przeznaczenie ich jest typowo amigowe i do tego będzie. Dlatego też ta grafika z piłką, logiem Amigi. O, tak Mortal gra. A dobra, jedziemy z koksem. Patrzcie, tutaj jak przytrzymuję fire, no to on mimo to dziku zwali mi tylko raz w łeb. Przytrzymując autofire, widzicie co miałem na myśli? I jedziemy. Skok działa, wszystko działa, dawajcie dinusia. Hopsasa. Muzyka tu jest zajebista, co? Jajo. Dawaj go w łeb. Z chłopakami można teraz takie fajne rywalki robić. O, zginąłem. Dobra, nie wiem czym jest, nie widziałem czym jest wyjście. F10 nie działa. Może jesteś. Dobra, jakoś wyszedłem. Co? Podłączmy, zobaczmy drugi raz, w takim razie drugie urządzenie, drugi arcade stick. Jest Agony. No i tutaj wyobraźcie sobie pojedynek w Mortal Kombat na takich właśnie arcade stickach. Mega sprawa, bardzo fajna sprawa. No i jedziemy, słuchajcie. O, tutaj tak widzicie identycznie jak w Projekt X, że przytrzymując przycisk cały czas mi strzela, a autofire mi troszkę spowalnia. Widzicie, tak więc musicie zwrócić uwagę. Zobaczymy później jak to się prezentuje. Zginąłem w Turikanie. No i tak samo tutaj góra, dół, prawo, wszystko mi śmiga, przycisk tak samo, autofire tak samo i o, proszę bardzo, widzicie o czym mówię? Drugi fire. W tym momencie, jeżeli zdobędę jakieś dodatkowe umiejętności, no to drugim fire'em sobie je wybieram, tak? No to tutaj pewnie bym musiał majstrować spacją, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak, w szczególności, że ten jeden odcinek był rywalka właśnie z chłopakami w Agonii. Graliśmy na Amidze CD32, nie mieliśmy jak przełączać. No właśnie, nie mieliśmy jak przełączać, słuchajcie, bo graliśmy w konwersję z Amigi 500.
Tak więc brakowało spacji, no to jest konsola, tak więc spacji tam nie użymy, ale tutaj już podłączając do CD32 tak samo będzie bajka. Znowu nie przypatrzyłem się, jak jest wyjście, kochani. Dobra, wyszliśmy. W Turikanie, tam jest troszkę tych guzików, słuchajcie, potrzebnych. Widzę, że elegancko lakierowane, słuchajcie. Grafika nie powinna się wytrzeć od potu, od wiadomo nacisku cały czas. Tutaj mieliśmy parę kombinacji. Pamiętajmy, że jak graliśmy na zwykłym joysticku i przytrzymywaliśmy fire. O, to właśnie coś takiego robiliśmy. Dobra. I patrzcie. O, tutaj się przydaje drugi fire. Widzicie dlaczego? Wtedy tu mam wiązkę taką. A przy zwykłym przy autofajerze, czyli komputer widzi, jakbyśmy cały czas tak naciskali. No to mamy po prostu i możemy sobie iść. Oj. A teraz słuchajcie. Teraz użyjemy autofajera, czyli spacji teoretycznie, patrzcie, widzieliście? Już mi się ten efekt skończył, ta zdolność, promień taki, a teraz o. Dlatego fajnie, że dzięki Marcin, żeś mi tutaj zasugerował z tymi przyciskami. Bo chciałem się ograniczyć, na pewno nie chciałem, znaczy nie myślałem, żeby zrobić skoku, a jednak tutaj słuchajcie, ten skok w tych niektórych grach się przydaje, chociażby słuchajcie w grach samochodowych, gdzie po prostu nie mamy wyboru, że fajerem mamy słuchajcie przyspieszenie, tylko po prostu tym, no to tutaj wciskamy już guzik i jedzie po prostu, tak, czyli taki gaz. Dobra, naciskamy F10, tak więc fajnie, tutaj się Turikan fajnie sprawuje. Ktoś się mnie pytał, słuchaj Tomek, jeżeli ty już masz tutaj 10 mega, odpal sobie Cytadelę, zobaczymy jak to działa. Słuchajcie, no wiadomo, ta gra była na wielu dyskietkach, ona dosyć była wymagająca, to jest polska produkcja w ogóle. Cytadela, no chcieliście zobaczyć jak to działa. Okej, ja pamiętam jak to odpaliłem na 500C, no to po prostu grałem na jednym małym ekraniku i nic nie było widać, no pikseloza straszna, no zobaczymy, pikseloza będzie ta sama, ale czy szybkość gry oraz powiększenie, zobaczymy, tam wejdziemy w opcje, to chyba tam są jakieś dodatkowe bariery, rowery. Niech się to nam ładnie wczyta. No i przede wszystkim, praktycznie już bym zapomniał, słuchajcie, sprawdzimy właśnie oto tego joysticka, joypada, kontrolera, zwał jak zwał, jak się na nim gra. Fajna sprawa, powiem wam szczerze, ciekawostka. Tutaj już sprawdzamy Cytadelę nie pod arcade sticka, tylko pod te właśnie 10 mega, które mam. 8 MB pamięci fast, przypomnę, oraz 2 MB zwykłej, co daje razem nam łącznie 10. No tutaj już ten WHD LOT idzie pełną klasą, wszystko się nam wczytuje, wszystkie gierki, pamiętajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale miałem problemy z wczytywaniem na przykład Settlersów, dużo dzięki wam i dzięki, słuchajcie, że mi podpowiadaliście, nie jestem jakimś specem w WHD LOT, na midze się wychowałem jako dzieciak, a nie jak spec techniczny, tak więc tutaj podpowiadaliście mi, że mogę zrezygnować troszkę z kolorowych ikonek i takich bajerów graficznych w systemie i wtedy troszkę zwolni trochę pamięć w komputerze. No i słuchajcie, mamy opcję,
Trudność, no, ustawimy sobie tutaj mała, bo my tutaj nie będziemy grać. Detale maksimum. Wielkość okna jest 1, 2, 3, 4, 5. Podłogi tak. Czyli ustawimy, słuchajcie, maksimum. Maksimum, co tutaj można, detale są na maksimum, tak więc jedziemy. Ale chyba, ja pamiętam, że w Amidze mogłem wyłączyć w ogóle chyba te okienko całe. O, właśnie jesteśmy. No słuchajcie, wygląda to słabo, ale no, o, widzicie, z jaką to szybkością idzie. No jest szybciej zdecydowanie niż na zwykłej Amidze. A wyłączę to, to nie wiem, czy to się robiło F8, czy 7. O, 7. 8 jeszcze większe, to musimy mieć na 7. Słuchajcie, mamy pasek życia na dole oraz no po prostu na cały obraz 4x3 obraz. O, tutaj wejść nie mogę. Masz przed sobą ścianę. No gra jest teraz po prostu niegrywalna, powiem wam szczerze. Ale jakoś to idzie, tak jak widzicie. No detale są na maksa, jedna wielka pikseloza. No teraz się w to nie da za bardzo grać. Ale no widzicie, jak to działa mi na tej Amidze, tak? Lepiej niż na zwykłej. I co? Podłączmy te małe cudo. Podłączmy te małe cudo, więc tak samo mamy tutaj wyjście właśnie na klasycznego Joya. Nie, nic tam nie włączamy, żadnych atrakcji. Dudu, góra, dół. Dudu, góra, dół. Fatality z Cyrexem w Mortal Kombat 3. Dudu, dół, góra, dół. Dudu, dół, góra, dół. Dudu, dół, góra, dół. Dudu, dół, góra, dół. Fire działa, kochani. Tyn, 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 tyn. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No i jedziemy. Słuchajcie, śmiga to. Aj, nie ustawiłem automatycznej skrzyni biegów, tak więc troszkę będzie ciężej, bo to trzeba wtedy używać strzałki do góry oraz redukcja strzałką w dół. Ale no tutaj się nie będziemy koncentrować na grze, tylko jak się... Da się grać. Słuchajcie, można i grać nawet w ten sposób. I troszkę inaczej mieć ułożone. Jej, powiem wam tak, myślałem, że nawet będzie gorzej na tym grać, ale jest dobrze. Do testów, tak żeby przetestować, jest pod ręką mieć takiego kontrolera. Spoko. Jest, daje czat. No nic, słuchajcie, no przetestowaliśmy sobie urządzenia, które otrzymałem od nxarcade.pl, od Marcina, który prowadzi ten kanał. No i co, no naprawdę mogę gościa polecić. Chcielibyście zrobić takiego arcade sticka, to wydaje mi się, że Marcin nie ma problemu z tym, zrobi wam naprawdę po kosztach, tak? Tak więc, no te części nie są drogie, to są japońskie, oryginalne części od Sanwe, tak więc śmiga to perfekcyjnie, naprawdę. Nie jest to też takie głośne, jakby się wydawało. Fajnie, no teraz naprawdę można poczuć się i poczuć i wrócić z powrotem do tych wszystkich gierek. Bo wiadomo, no na tych kontrolerach to kurde, umownie to było wszystko. Nawet i na tym można grać. No tak więc Marcin zrobił kawał dobrej roboty. Dla niektórych youtuberów, w tym i u mnie. No, dzięki jeszcze raz, Marcin. Świetne wykonanie. Nie wiedziałem, że taka dobra robota będzie. Tak naprawdę, no, jesteś godny polecenia. I tyle mogę powiedzieć. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam ciepło. Cześć.